Byliśmy, można powiedzieć, stopniowo przygotowani na ten moment poprzez ostatnie cierpienia, poprzez pobyt Ojca Świętego w szpitalu. I natomiast było to takie może bardzo już bolesne, kiedy dowiedzieliśmy się od lekarza, że są to już ostatnie dni, ostatnie chwile życia Ojca Świętego, a może w sposób szczególny było to takie dla nas wielkie przeżycie, kiedy sam Ojciec Święty wyraził to pragnienie, to życzenie, że pozwólcie mi odejść do domu mego ojca. Ja patrzyłem tylko na tych ludzi, którzy właśnie gromadzili się na placu świętego Piotra. I to dla nas było takim ukojeniem, takim pocieszeniem, że nie jesteśmy sami, że mimo słabości Ojca Świętego, który odchodzi, nie jesteśmy sami, że wszyscy są blisko z Nim, że wszyscy są z Nim solidarni i wspierają Go swoją modlitwą. Kiedy Ojciec Święty umierał, to tutaj muszę powiedzieć, że powiedzmy tak od godziny 14 po południu już taki był coraz bardziej wyciszony, można powiedzieć, nie nawiązywał takiego bezpośredniego kontaktu, a powiedzmy o godzinie 18 to już był taki bardzo już wyciszony, spokojny, niewiele reagował. Natomiast do godziny 14 był jeszcze bardzo aktywny, patrzył wzrokiem na ludzi, błogosławił, jeszcze pozdrawiał. Także był bardzo moment taki spokojnego odejścia, pełnego pokoju. Było to takie głębokie przeżycie, a z drugiej strony, że utraciło się osobę właśnie bliską, ojca. A z drugiej strony właśnie wielka radość, że miałem to szczęście właśnie być przy tak wielkim człowieku, który w świecie pozostawił tyle dobra, bo widzieliśmy to właśnie w chwili śmierci Ojca Świętego. Wiele osób potem chciało przejść obok jego ciała i ten pogrzeb, więc to nam dało takiej wielkiej otuchy, nadziei, że właśnie temu człowiekowi, który żeśmy służyli, świat odpłacił właśnie swoją postawą, swoim uczestnictwem i okazał w ten sposób wdzięczność.